No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Mafii 3 na moim kanale. Moi drodzy, Pont Verdun. Nawet nie wiem jak to wymówić, ale powiedzmy, że to jest Pont de Verdun. Tak to nazwijmy. Jesteśmy u Tomasa Berka. Tu mamy zadanko, zakrwawione ostrze i nim się w tym momencie zajmiemy. Od ostatniego czasu możecie zauważyć w lewym dolnym rogu, w sumie nie grałem tydzień, to raczej, ale nie, robiłem później po ten, robiłem po nagrywce zbieranie podsłuchów. Mam 34 podsłuchy, czyli jeżeli przejmiemy tą miejscówkę, w sensie te miasto, to automatycznie znowu będę mógł sobie podrzucić wszędzie pluskwy i słyszeć całą dzielnicę i tym samym znaleźć kolejne podsłuchy, które będą mi potrzebne na przyszłych dzielnicach. Moi drodzy, nic oprócz tego się nie zmieniło. 200, znaczy 21 738 golda mam w tym, w moim sejfie. 2900 mam przy sobie. Chyba kwestia tego, że... podsłuch. Tak, tak, już tu idę, już, spokojnie. Tylko najpierw chciałbym zobaczyć, co my tu mamy. Kasy więcej nie mam. Jakby się można było spodziewać, nic więcej nie zmieniałem, żadnej broni. Zupełnie nic. Dobra, tutaj też nic nie ma. Na pewno nic nie ma, dobrze. Pogadajmy sobie tutaj z dziewoją. A co to w ogóle, co to jest? Nie byłem w stanie rozczytać tego pisma. I know what you're planning on doing, and I couldn't just sit here and watch my old man send you out half-cocked. Fuck. Well, your dad's never been much for details. Yeah, what he didn't tell you is that the man running the Sweetwater Distillery is named Carl Bevers. Hard ass, country asshole. His family runs the shine through the business, sells it to local shops. Bevers ever let on to where he keeps his stills? He's got brains enough to move things around. Rumor is he's got a map hid somewhere for his drivers. Hmm. Something like that could come in handy. Maybe I'll convince one of his men to tell me where it is. Hey, we've got another man, goes by the name of Bear, keeping an eye on the meatpacking plant. You should go see him. I'll do that. Thanks for the help. Anytime, Lincoln. You Dzięki, Niki, za pomoc. You're gonna have to get at some of his people. Dobra, odblokowano misję fabularną w Haracz, tyry tyry. Mi się wydaje, że ona do niego zarywa. Moi drodzy, pierwsza sprawa. Nie wiem, czy piliście kiedyś za mocną kawę. Jest wtedy mega gorzka, no chyba, że dużo cukru dajecie, no, ale jak dacie normalną nawet ilość cukru, ale macie za mocną kawę, to jest wtedy mega gorzka, nie? I ja, mnie właśnie to spotkało, nie? No, tragedia! Tragedia! Co my tu mamy? Tak, przesłuchaj przemytników. Dobra, najpierw przemytników przesłuchamy. Nie będziemy się bawić. Czekaj, mamy tak, tu przy... Albo ty, z drugiej strony, czekaj, tu. A tu co jest? Misja fabularna, haracz. To jest kolejne zadanie, tak jakby zaraz po tym, które będzie trzeba zrobić, więc tak... trzeba przeszukać, znaczy przesłuchać tych przemytników, żeby mieć jak najwięcej kasy. Od razu zabijemy tego tutaj gościa i zobaczymy, co dalej. Także, ależ ten RTX działa w tych grach normalnie Mafii lepiej niż w Dying Light 2. Nie no, żartuję, tu nie ma żadnego RTX-a. To jest normalna gra z 2020 roku, a nawet bym powiedział, że to jest gra z 2016 roku. Gdyż iż... O, nie, 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 nie dzwonisz. Dobra, udało się. Udało się w ostatnim momencie, nie? Dobra, to lecimy, moi drodzy. Jak słychać na załączonym obrazku, jest ze mną lepiej, zdecydowanie lepiej.
Teraz czekajcie. Nie słychać. Tak, dobra, teraz było słychać. Ależ to było fajne. Nie no, jest zdecydowanie lepiej, moi drodzy. Mogę już oddychać przez nos. Co prawda jeszcze gdzieś tam coś się uczepi czasami, ale to już biorąc pod uwagę poprzednie filmy z Mafii, no nie, no jest zdecydowanie lepiej, nie? Także... Czekajcie, bo tutaj mam do zaparkowania i gdzie on jest? Wiecie co? Czekaj, tak? To nie jest miejsce do parkowania. Staniemy sobie tutaj. Dobra. A, swoją drogą. Nie, tego wam nie pokazywałem, bo to mi się pokazało pomiędzy odcinkami. Dobra. O! Warsztatu Dużego Rika. Modyfikuj swoje pojazdy, samochody dostępne w usłudze dostawy pojazdów w dowolnym warsztacie Dużego Rika. Także elegancko. Mogę już to robić. Na 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 nocą są, nocą są. Tak, tak, już wychodzę stąd, spokojnie. Kurde, tam jest wartownik, tu jest czterech ludzi. To teraz tak. Dobra, wartownik zaalarmowany, mnie nie interesuje to. O właśnie. Ty no, policja mnie goni, what the hell? Ja pierdzielę. Everything you know, let's hear it. This was my mama's car. Fuck. Dobra, trzeba go trochę. Wow, nie! I'm a fucking nobody. Sing, bitch. Ja pierdzielę, on wyskoczy. Zaraz zobaczymy. No dobra, nie jest zła taka busia w sumie. To ja prędzej rozwalę to auto, niż go zmuszę do gadania. No dobra, ale gadamy. Dobra, coś tam się... Można to by... Ja cię zaraz tu zmuszę do gadania. Ja cię zaraz zmuszę. No dawaj, dawaj jeszcze trochę! Dobra, zwerbuj. Zwerbuj i tyle się bawimy. Ale poczekajcie, ty. Dostawa... O właśnie. O właśnie. O właśnie. Może mi dostarczać mój... Ty tego może? O. Dobra, to inaczej zrobimy, patrzcie. Hop. I robimy... Elegancko, patrzcie, moje autko jest. Ja pierdzielę, ale fajne.
Dzięki, mordeczko. Dzięki. Piątunia. Dobra, co nam się tutaj odblokowało? Tak, Pomwer Doom Bimber. Ej, ale dlaczego ja mam tutaj tylko... No dobra, idziemy ten Bimber ogarnąć. Zastanawiam się, dlaczego tamten informator mi zniknął. Czy to oznacza, że ja mogę maksymalnie jednego informatora przesłuchać? Nie wiem. Kurde, ogólnie powiem wam, moi drodzy, tak. Tam pomijając fakt, że ze mną lepiej, nie? Także fajnie, puszcza mnie już choroba. Czas najwyższy, no bo ja mówię, ja muszę się gdzieś tam wykurować do pewnego momentu. Ale co chciałem powiedzieć, moi drodzy? Tak szczerze, teraz szczerze. Jak ktoś będzie oglądał z moich stałych widzów, to przynajmniej będzie miał taką... No, będzie wiedział, będzie o tym wiedział, a jak ktoś z nowych widzów może jakimś cudem będzie oglądał, no to w sumie to zleje. A jak ktoś będzie to oglądał z hejterów, to w sumie tym bardziej to zleje. Ale do czego dążę? Teoretycznie miałem nagrywać filmy, do końca roku nagrać filmy i po prostu zakończyć tak jakby zabawę z YouTube'em, tak? Taki był plan. Taki był plan i zakładałem, że raczej nic tego nie zmieni, nie? Dodatkowo... Kurde, jak ja mam tam wejść? Może tutaj jakoś? Czekaj, to może podjadę, bo może później będzie lepiej, nie? A nie zapierdzielę gdzieś tutaj tym autem. No, ale powiem wam szczerze, że tak mi się podoba w takim starym stylu, oldschoolowym, nagranie filmu, wrzucenie tego i niech to sobie ludzie oglądają, niech to sobie ludzie oglądają, niech mają jakąś tam pociechę. Oho. Dobra. Hop. Okej. Tamten nawet się nie skapnął. No, takie wrzucanie dla ludzi, kurczę, żeby mogli gdzieś tam jakimś cudem sobie wpaść na to, to jest mega fajne. Dobra, bo widzę, że... Tam jest gościu. Wow. Dobra, tamten padł. Przeładujmy na wszelki wypadek. Wiecie, YouTube teraz idzie bardzo w stronę profesjonalizmu. I oczywiście ja to szanuję, nie? Tylko... What the hell? What the hell? Czy jest jakiś snajper? Masz ty cholero. Dobra. I co? No, idzie w stronę profesjonalizmu, ale za dużo osób tak jakby rozkminiło. Ale to było do przewidzenia, że na tym są ogromne pieniądze niestety. I czy stety bądź niestety, no. Moim zdaniem... Dobra. No jak przybyły posiłki? No niemożliwe. What the hell? W ogóle mam przy sobie 3 koła. Dobra, idę tutaj. God damn it! Nie, no muszę uciekać stąd. Muszę stąd uciekać. Nie mam już...
Jak spierdzieliłem. Ej. Strasznie to spierdzieliłem, ale dobra, ty tam. Chyba nikogo już powoli nie ma. Tu gościu idzie. Dobra, gicio. De la muerte. Tam jest jakiś ziomuś. Dobra, poszło. Tu jeszcze ktoś jest. Och ty cholero. No. Ty patrzcie jak się cholery. Ile ich tu jest. Dobra. Goddammit! Dobra, wiecie co? Chyba czas wziąć. O, o nie! Zjaram się jak nic. Dobra, zjaram się jak nic. Czekajcie, podejdźmy tutaj. Pyk. Dobra, wiecie co? Mam dość. Mam dość. Robimy tak. Zabieramy się za niego, bo... Kurde, i teraz by się przydało. Idziemy tędy, pierdziele. Tu mamy jakiś hajs. Dobra. O, tu mamy hajsiwo, dobra. Nie wiem, czy teraz nie najlepszym sposobem będzie, żeby... Ty, no teoretycznie jestem w środku, więc... Tutaj coś mamy, tu mamy apteczunię. Dobra, hajsiwo. Dobra, to... Dobra, padł. Padł. Czy ktoś jeszcze tutaj... Oczywiście, że będzie na bank. Trzeba zabrać najwięcej hajsu, ile się da. Tam coś mamy. Pójdziemy sobie tędy. Dobra, 27 koła. Tutaj jeszcze weźmiemy coś dla siebie. Iść tu na lewo chyba, nie? Dobra. Czekaj, i w ogóle na górze też coś mamy. Dobra, po kolei, Chevy. Oj, oj, oj! Kurde! Dobra. Ukradnij. Ukradnij. Dobra. Tego też już mamy z głowy. Pojedziemy sobie oczywiście tutaj. Tylko, że tu się zbliżam do tej szafki na broń i w ogóle niebezpiecznie do miejsca, gdzie... Gdzie będzie trzeba zakończyć chyba. Dobra, na dole jest hajs. Czemu ja go słyszę, kurde? Czy on jest gdzieś tu na zewnątrz? Wydaje mi się, że tak. Cholera. Jest na górze. Ty, no poszedł tam. Co za dzban. Czekajcie, idziemy go zabić. Bo tutaj, tutaj mam tą mapę. Jak ja zrobię... Tak właśnie się to robi. Dobra, czekajcie. Tam mamy apteczkę. Pójdźmy sobie do tej... pójdźmy wszyscy po apteczkę. Aby mieć się czym uleczyć. O, tam mamy hajs. O, właśnie. Tak właśnie, Chevy. Na drugiej stronie. What the hell? O, tam jeszcze coś mamy, dobra.
Pierdziel. O tak. $500. Tu na górze jeszcze coś mamy. Ej, ale musicie przyznać. Znaczy, nie, przepraszam. Nie musicie przyznać. Ale wygląd tych tutaj lokacji naprawdę... O, 1500. Mi się mega podoba. Mają tak klimatyczne... klimatyczne wzory, klimatyczne ogólnie... No klimat się wylewa, tak? Że aż się przyjemnie tutaj eksploruje. Czy może wy, wam się nie eksploruje dobrze, ale... Ale mi tak. Dobra, tam jedne pieniążki są, także nie będziemy się tym bawić. Idziemy po prostu z powrotem. Na pewno? Czekaj. Tak, na pewno. Tam są te jedne pieniążki na zewnątrz, które mnie nie interesują. Idziemy do głównego tutaj, do głównej miejscówki, w której znajdziemy plany bimbrownicze. Znaczy mapę obozów bimbrowniczych. No, plany, mapę, to prawie to samo. Tutaj. I teraz tędy trzeba wejść. Tu nikogo nie ma. O, i elegancko. I tu jest jeszcze gościu. Weźmy sobie... Proszę, kamizelka taktyczna. Plany wziąłem. Tu mamy hajsiwo. I co? No, są. Dobra, chyba wszystko. Tak, to mi zniknęło. Tu mamy Pont Verdun, Zabij Soldadi. Jaki mamy czas? 22 minuty, elegancko. Bierzemy to. Weźmiemy sobie Soldadi. Daddy, Soldadi. Gdzieś chyba tutaj mamy ten. Czekaj, gdzie my mamy? Nie w tą stronę, ale tam chyba... Tak, tu mamy hajs. O właśnie, 250, tak jest. Tak jest, tego potrzebowaliśmy, moi drodzy. Dobrze, wracamy do swojego auta. Tu jeszcze hajsiwko. 7600 mam przy sobie, więc też bardzo dobrym rozwiązaniem będzie wezwanie konsilieri. Dobra, tu jest nasze autko. A ja jeszcze bym zrobił tak. Aha, nie ma. Dobra, nie ma. Teraz tak. Ja potrzebuję tutaj. A ciekawe, czy dwóch naraz mogę wezwać. Mogę. Dobra. Zatem idziemy. Proszę. 7 koła. Terramordzio się tutaj... O. Ulepszenia broni. I teraz tak. Ja potrzebuję broń krótką. Czyli wyposaż za darmo jak najbardziej. Silentium. I potrzebuję karabiny. Wyposaż za darmo. Hartmana. O. Okej. Amunicję mam maksymalną. Dobra, a jeszcze... koktajle mam. To nie. Czekajcie, zaopatrzenie. Tak, to potrzebuję. Wszystko? Dzięki, Mordzia. 28. No to... Porobimy jeszcze troszkę zadań dla tego naszego trzeciego współpracownika, którego zwerbujemy. I powiem wam szczerze, że... No co, no za chwilę wymienimy na jakąś lepszą, kurde, broń. To nie ma co się bawić, nie? Nie ma co się bawić, tylko trzeba wydawać gotówkę, po to to jest. A ja jeszcze, biorąc pod uwagę... Oho.
Dobra, tutaj. Do widzenia! Do widzenia! Pa, pa! Ale to zrobiłem pięknie, nie? Dobra, tutaj bar dla policjantów. Ty, ale czy ja tutaj nie będę, kurde... A, dobra, bierzemy, lecimy. Dla policjantów, kurde. Czy tu nie będzie czegoś takiego, że... Jak zaatakuję to miejsce, moi drodzy, to policjanci się na mnie nie rzucą? Cholera, nie wiem, zobaczymy. Dobra, łyk kawuni. Przynajmniej... Aha. Ty no normalnie... Oj. Jak ja mam to zrobić? Kurde, czekaj. Tutaj sobie normalnie ten, dziewczynka usługuje. But if he did, we wouldn't be having this conversation. No, dobra, ci poszli. Fuck, is he gone? Fuck. Let's try over here now. Dobra. Ja pierdzielę, dobra. Nie, to się nie mogło udać. Podejrzany zniknął, no. O Jezu, ja jestem tutaj? A nie, dobra, to nie jest daleko. Spoko. Wiecie co? Dobra. Ja wezmę najpierw tego soldadi, zabiję. Mamy 28 minut, to akurat. Ja sobie po prostu soldadi Beaversa zabiję i będzie git. A na samym końcu, w następnym odcinku, w sensie, postaram się napaść na ten posterunek praktycznie, no bo to... No nie można inaczej tego nazwać, jak posterunek, no. Że tam jest tyle, kurde, policjantów, że to sobie nawet nie zdajecie sprawy, nie? Chyba, że to jest na tej zasadzie, że ja będę zabijał tych ludzi. Zabijał tych ludzi i nagle się okaże... Że... Oni się nie respią, nie? Dobra, to widzę, że nie ma możliwości takiej jakiejś zbytnio. Tu nie otworzę. Nie, tak nie da rady. To może być trochę, kurde, ten. Dłuższa robota. Dobra, ziomek, idź stąd.
Dobra. Dobra, jeszcze tutaj coś mamy. To były posiłki. No i świetnie. O! Kurde, tego to się nie spodziewałem. Dobra, cyk. Ja pierdzielę! Nie! Jakie to było nieprzemyślane, jest! No ale dobra, udało się, to jest najważniejsze. I tam hajsu dużo nie straciłem, bo to są tak naprawdę ochłapy. A zadanie powinno być zaliczone, nie? Tak, zadanie jest zaliczone. No dobra, można też i tak zrobić. Dobra, moi drodzy, 31 minut. Tak jak mówiłem, no w następnym odcinku zabierzemy się za tą bimbrownię. Aczkolwiek ja bym jeszcze cholera tutaj podjechał sobie po ekspić. Dobra, ja sobie tak zrobię, ale to mówię, to już poza odcinkiem. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Także z mojej strony to wszystko. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.